Dzień dobry, moi drodzy. Nagrywaliśmy właśnie dla was Mierzymy. I tak słuchajcie, mnie wzięło przy okazji, stwierdziłam, że a ciekawa jestem, czy zmieszczę się w moją starą białą sukienkę i zmieściłam się. Andrzeju, pokażesz widzom, jaka to sukienka? Zdejmę ją, nie będę jej jeszcze dzisiaj nosić, bo jeszcze w biuście mogłaby być ciut luźniejsza. Tutaj mam tak dosyć opięte to wszystko, ale brzuszek mi się już mieści. Ona jest tutaj też na suwaczek zapinana. Ma taki, to jest, słuchajcie, przyszyte do sukienki. Takie, żeby się związać. Bardzo tą sukienkę lubię. Ma fajną długość, bo jest taka nie za krótka. Jeszcze dzisiaj sobie podaruję w niej, bo czuję, że będzie mi ciężko oddychać. Ale to znaczy, że już jest całkiem spory progres, jeżeli chodzi o moją formę. Także co, przebieram się i zabieramy was do IKEA. Ale będzie podróż. Jest tu dziki tłum, słuchajcie, Andrzej już zajada. Dzisiaj, słuchajcie, w ogóle jest dzień frytek, więc jemy frytki. I ciasteczko smacznego. No i byliśmy w IKEA. Tak jak zapowiadaliśmy, nie nagrywaliśmy nic na miejscu, słuchajcie. I w IKEA jako w IKEA, i w Jankach jako w centrum handlowym praktycznie nie było wolnych miejsc. A jeżeli znacie te centra, to wiecie, że parkingi tam są absolutnie ogromne. Zjedliśmy devonaja z frytkami, bo dzisiaj jest dzień frytek. No i zjedliśmy też ciastko. Ale to nic takie... innego w ciągu dnia nie jedliśmy. To ja prawda, na kanapkę. A już jest 19, także wydaje mi się, że się zepniemy. Siedzę na naszym nowym nabytku, na krześle. Jedno stoi tutaj obok. Kupiliśmy, słuchajcie, w IKEA takie krzesła 4. Dlatego, że no będziemy chcieli zakupić krzesła takie, wiecie, jakby tapicerowane, żeby stały przy stole. Natomiast one na co dzień będą stały 4, a ten stół się rozkłada i czasem chcielibyśmy mieć więcej niż tylko 2 kości. I właśnie z taką myślą kupiliśmy to, to sobie na co dzień będzie leżało albo w szafie w łóżku, albo w szafie, czy w sensie albo pod łóżkiem, albo gdzieś tutaj w szafie. Na pewno znajdziemy temu miejsce, bo tego miejsca jest tu wszędzie jeszcze sporo. No ale na ten moment, wiecie, schowamy to i po prostu będą sobie czekały na swój moment. Andrzej, słuchajcie, nawet zaczął się filcami podklejać, żeby potem nie było przypału. Tutaj mam torbę cudowności IKEA. I zacznę może od tego, co tak stoi na brzegu. Tu mam, słuchajcie, 2 takie sztuczne oczywiście storczyki. Uważam, że są bardzo ładne. I tak planuję sobie je wstawić, słuchajcie, w sypialni, w te moje duże szafeczki, które tam mamy. Oczywiście do tego kupiliśmy też osłonki na doniczki. Tak, no, doniczki, ale... Gdzie są na dole, zaraz się dojdziemy do tego. Dożywię. Po kolei. Dobra, kupiłam sobie 2 takie pojemniki. To było podpisane jako pojemniki do lodówki. Tak. Czyli, że to pewnie jest bezpieczny plastik do żywności, ale pomysł jest na to inny. Będziemy tutaj składować kapsułki do prania, bo te pudełeczka, które kupiliśmy poprzednio, są jednak trochę za małe. Także wzięliśmy sobie 2 takie pojemniki, no bo wiecie, mam kapsułki takie typowo kolorowe i do rzeczy białych. Andrzej używa ich wymiennie, zamiennie, ja nie. Ej, jedne i drugie kapsułki są do kolorowych. Tak? No, są po prostu o innym zapachu. Dobra, nieistotne. W każdym razie jakby mamy 2 rodzaje kapsułek, więc będą 2 pojemniczki, żeby te kapsułki były osobno, a nie tak wszystkie razem. Dokupiliśmy jeden taki ten składany cusiek na buty. W poprzednich filmach mogliście już to widzieć, bo stwierdziłam, że nie ma sensu jakby bolić takiego hajsiwa, żeby jakby same mieć takie. Bo nie wiem, na to kosztuje, ale na pewno dużo więcej niż taki ten zwykły. Ten plastikowy to trójki kosztuje. Tak, no ten kosztuje 3 ziko, a ten nie pamiętam ile. Tutaj się gdzieś wam będą wyświetlać ceny tych rzeczy. No w każdym razie wzięliśmy 1 taki i 4 takie. Także temat butów w szafie już będzie totalnie zamknięty. Przejdźmy do kolejnych habazi. Albo może najpierw to. To jest, słuchajcie, taka mata, to jest takie gumowe i Andrzej wymyślił w sumie bardzo sprytnie, żeby położyć to na kanapę, żeby nam tak nie zjeżdżały kocyki. Poduszki. Poduszki. Zawsze wyjeżdża ci poduszka, na której siedzisz. Położyć pod poduszkę, wtedy poduszka. Ja myślałam, że ci chodzi o kocyki. Nie. Kocyki będą ci się ściągały, bo siadasz i to pracuje, chodzi mi o poduszki. Sprytnie, Andrzej to jednak myśli, moi drodzy.
No dobra, no to to jest na poduszki. I to kosztowało całe 10 zł, a rolce jest 2 metry. I... Coś co... Uwaga, konkurs dla was. Ile kosztowało 11 takich patyków z sztucznymi kwiatkami? Odpowiedź za dużo. Kupiliśmy coś takiego i do tego... Poczekajcie. O. I do tego mamy taki fajny wazonik. Te patyczki trzeba będzie skrócić, ale nie wiem czy widzicie, one mają tutaj takie zagięcia, wygięcia, więc myślę, że będzie łatwo uwalić, że tak powiem, jeden fragmencik tego, żeby one były trochę krótsze, bo teraz są strasznie wysokie i tak się rozlały i nie wyglądają estetycznie jakoś bardzo. A jak będą krótsze i w ogóle w środku sobie je zwiążę, to wydaje mi się, że będzie to ładnie wyglądać, tak żeby stało na naszej toaletce. Konsolce. Konsolce. Boże, ale ja dzisiaj gadam głupoty. Dobrze, że Andrzej czuwa. No, także to jest taki bibelot na konsolę, ogólnie na konsolę. Jeszcze na pewno podjedziemy do Iska, ale na wersję taką zimową, wiosenną albo no, na różne pory roku. Chciałabym mieć takie... Takie coś, co wygląda jak źdźbło. Nie, na pewno określicie, o co mi chodzi. Takie jak strusie pióro. Takie pióro właśnie, takie coś takiego mocno fluffy. Ja wiem, że to się bardzo sypie, ale słuchajcie, patent na to, spsikać to lakierem do włosów i wtedy się tak wiecie, nie sypie z tego. No i dobra, mamy krzesła, no i te krzesła to nie są najwygodniejsze krzesła świata, więc kupiliśmy do nich coś takiego. To było jakby z tych takich rzeczy ogrodowych. Na zewnątrz, ogrodowych. Ale ma ładny kolor, więc wydaje mi się, no ideowy patch jakby stąd była. I w pupkę będzie miękko. Także wydaje mi się, że to będzie spoczko rozwiązanie. No i ostatnie już rzeczy, które tu mamy, to są te dwie doniczki, które właśnie kupiliśmy z myślą o tych storczykach. Wsadzę to tutaj, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. O, tak się to prezentuje. Wydaje mi się, że całkiem ładnie będzie to wyglądało, jak postawimy to właśnie tam w sypialni. I tyle, jeżeli chodzi o IKEA. Poduszek tu oczywiście mam więcej. A, jeszcze wzięłam coś takiego na spróbówkę. Taką małą rameczkę. Ale rozważamy, czy nie kupić takich tych wieloramek, takich wiecie, takich, które już mamy też. Na razie mamy takie dwie i jakby musimy się zastanowić, bo wiecie, chciałabym, żeby to mieszkanie było takie bardzo domowe i żeby było takie bardzo nasze, że jak wchodzicie, to od razu wszędzie dookoła widać nasze japy. Jako właścicieli i mieszkańców. No i właśnie nie chciałabym, żeby tych zdjęć było sporo i zastanawiam się, czy zrobić taką galeryjkę, gdzie będzie dużo takich pojedynczych ramek, czy pomieścić obok siebie na przykład cztery takie te ramki, takie te wielosztuki. Wiecie, o co chodzi na pewno. No to jest temat do rozkminienia. I ostatnią rzecz, słuchajcie, którą kupiliśmy, to musimy przejść w inne miejsce. To lustro. I słuchajcie, te lustro, bardzo podobne, a w zasadzie identyczne, było dostępne też w Wikei, tylko wiadomo, innego producenta. I w Wikei ono kosztowało 300 zł, a w Normandie kosztowało 260. Dosłownie takie same wymiary. Tak, no, ma dokładnie takie same wymiary, też ma złotą ramę. Bardzo i podobne i ono będzie wisiało sobie tutaj. Ten bałagan stąd zniknie. Tutaj się na pewno pojawi jeszcze jakaś taka ładna, wiecie, tacuszka albo szkatułka, tak żeby Andrzej mógł odkładać klucze, żeby one tak nie leżały na wierzchu. Zobaczymy. No i właśnie tutaj na środku będzie lustro. Andrzeju, czy ty czujesz się na siłach, by to dziś wiercić? Nie wiem, ale dzisiaj już sukces wierceniowy mamy. Patrzcie, nie wisi już lampa na kablu. Daro nam zrobił sufit, więc teraz wisi taki sam plafon jak wszędzie indziej. Tak, także mamy już wszędzie światełka. Nie ma już nigdzie kabelków wystających ze ściany. No i tak jak widzicie, już kupujemy takie pierdółki z taką myślą, żeby już się wykończyć z takich rzeczy istotnych, które nam zostały jeszcze w kwestii zakupu mieszkania. To są właśnie krzesła, ale to już mamy wybrane. No i też to firanek. Karnisz do jednego pokoju i karnisz do drugiego pokoju, a jak się pojawią karnisze, no to wtedy też zasłonki, ale wiecie, jakby z tym nie ma pośpiechu, bo w tym momencie mamy rolety i one na razie też dają radę. Także co, Andrzeju, żegnam się już z widzami? Czy może jednak zademonstrujesz jak wisi na ścianie? Żegnamy się.
Andrzej chyba już nie ma siły, Powiesić możemy spróbować, ale to na spokojnie za kamerami i najwyżej się tak zrobimy tylko migaleczkę. Dobra. Pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę, w komentarzu dajcie mi znać, czy te moje pierdolamento, które kupiłam, żeby stało i się koszyło, się wam podoba. Pamiętajcie, żeby kanał zasubskrybować, kliknijcie dzwoneczek. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!